Bardzo zaprosiłem gości. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Ważniejsze wydarzenia 7, czyli od ostatniej sesji 30 grudnia do dnia dzisiejszego. 7 styczeń Rzeszów. Spotkanie we Wrocławiu w sprawie realizacji projektu. 8 stycznia Zarzyń. Udział w spotkaniu jubileuszowym z okazji stulecia urodzin. 9 stycznia Sanok. Udział w spotkaniu Konwentu Wójców Powiatu Sanockiego. 10 stycznia Jaśmin Bezko. Udział w spotkaniach noworocznych. 15 stycznia Zarzyń. Udział w naradzie z sołtysami. 16 stycznia Sanok. Sanok, Konwent Wójtów Powiatu Sanockiego i Krosno, udział w spotkaniu noworocznym Polskiego Związku Łowieckiego. 18 stycznia Zarzyń, udział w przeglądzie kolęd i pastorałek. 19 stycznia Rzeszów, udział w spotkaniu dotyczącym konkursu Przyjazna Polska. 20 stycznia Rzeszów, udział w ogólnym zebraniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i spotkanie noworoczne z panem marszałkiem i wojewodą podkarpackim. 21 stycznia od Rzechowa udział w uroczystym otwarciu biogazowni. 22 stycznia Zarzyń spotkanie z redakcją Gazety Sanockiej. 24 stycznia Posada Zarzyńska udział w zebraniu sprawozdawczym OSP. I 27 stycznia Kraków wspólnie z panem radnym Kompańskim udział w sprawie, spotkaniu w sprawie przyjęcia dworców w Zarzynie i Lubię. Referat spraw obywatelskich i organizacyjnych, czyli przygotowanie projektu uchwał na sesję Rady Gminy. 15 stycznia Zarzyń, udział w spotkaniu z sołtysami naszej gminy, gdzie ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych podczas sołtysów i rad sołeckich. 16 stycznia udział w spotkaniu z władzami okręgu PZB i przedstawicielami wszystkich kół łowieckich z terenu dawnego województwa krośnieńskiego. 18 stycznia udział w 11 przeglądzie kolęd i pastorałek. 19 stycznia zaliczono egzamin z zakresu przetwarzania danych w programie Źródło, który obsługuje bazę USC, Ewidencji Ludności i PESEL. 23 stycznia w Rzeszowie udział w szkoleniu z zakresu funkcjonowania USC po wprowadzeniu nowych przepisów o aktach stanu cywilnego. 23 stycznia udział w Komisji Finansów Rady Gminy Zarzyń, na której omawiano materiały na sesję budżetową. 24 stycznia udział w wybraniu sprawozdawczym SP w Posadzie Zarzyńskiej. I 26 udział w Komisji Finansowej Rady Gminy, gdzie omawiano sprawy związane z budżetem na rok bieżący. Z zakresu spraw kadrowych. Dokonanie rozliczenia czasu pracy za miesiąc grudzień pracowników urzędu oraz kierowników jednostek podporządkowanych. Rozliczenie pracowników z godzin wyjść prywatnych. Wysłanie pracowników na badania okresowe kontrolne. Naliczenie dodatków za wieloletnią pracę pracownikom, jak i również nagród. Wypisanie zaświadczenia o zatrudnieniu pracowników. Sporządzenie aneksu do umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Sporządzenie umowy z Zakładem Medycyny Pracy na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych i okresowych pracowników urzędu. Wprowadzenie zarządzenia wójta gminy Zarzyń 20 stycznia w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism decyzji administracyjnych. Uaktualniono minimalne wynagrodzenie na rok 2015 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Założenie nowych teczek spraw na rok bieżący, sporządzenie planu roku wypoczynkowych, rozliczenie w programie kadrowym pracowników w miesiącach grudnia, wprowadzenie indywidualnego czasu dla pracownika urzędu, założono kartę ewidencji czasu pracy dla pracowników urzędu na rok bieżący, sporządzono umowy zlecenia z gospodarzami domów ludowych oraz kierowcami OSP z terenu gminy, rozwiązanie umowy o pracę z gońcem, sporządzenie świadectwa pracy, uaktualnienie oświadczenia rodziców opiekujących się dziećmi do lat 14 i sprawozdanie, sporządzenie sprawozdania rocznego do GUS-u z zatrudnienia za rok 2014. Referat kultury, sportu i promocji.
Wykonanie zaproszenia i plakatów na spotkaniu upadkowym odbyło się w dniu 10 stycznia. Wykonano zaproszenia i listy gratulacyjne oraz zakupiono upominki dla zasłużonych dla obronności kraju. Zorganizowano wyjazd Rady Konsultacyjnej do gminy Raciechowice na szkolenie, które odbyło się w dniach 8-9 stycznia. Uczestniczono w szkoleniu dotyczącym pracy Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Obsługa fotograficzna w jubileuszu setnych urodzin pani Jadwigi Bieleń. Obsługa fotograficzna spotkania upadkowego w Jęczmierzu. Wypełnienie ankiety badania gminy dla Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykonanie zaproszenia i podziękowania i ofisze na 11 gminy Przegląd Dolny i Paskorałek. Uczestniczono w zebraniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysu gminy Zarszyn. Zorganizowano 11 gminy Przegląd Kolejny Pastoralik w Zarszynie w dniu 18 stycznia. Zaktualizowano serwis internetowy Atrakcyjna Polska. Opracowano informacje dotyczące współpracy zagranicznej w atrakcjach turystycznych gminy do Gazety Sanockiej oraz przesłano zdjęcia do plakatu promującego ten artykuł. Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Udzielono pomocy przy przygotowaniu zaproszeń, dyplomów oraz zakupiono medale na turnie piłki halowej młodzieżowych drużyn pożarniczych. 24 stycznia uczestniczono w zebraniu kół gospodyń wiejskich w Jadźmierzu w Przedmieście. Uczestniczono w zebraniu OSP w Nowosielcach w dniu 24 stycznia. Zgłoszono gminę Zarszyn do udziału w dniach otwartych funduszy europejskich organizowanych przez Euroregion Karpacki Polska. Przystąpiono do realizacji projektu transgranicznego poszukiwacza wielokulturowej historii pogranicza. Sporządzono informacje o multimedialnych ważniejszych wydarzeń odbywających się na terenie gminy Zarszyn.